Pojechany to zawodnik w tym takim limonkowym stroju. Zaraz będzie prezentowany, ale pewnie zaczniemy od Stanisława Rezacza. Ale najpierw zobaczymy listę startową. Emil Persson, Andreas Snygard, wielkie nazwiska Cykluski Classics, ale liderem jest Kasper Stadas, do którego należy ten sezon, który właściwie w każdym biegu spisywał się bardzo dobrze. Jest Johan Hel, jest Max Nowak, Axel Jutterström, jeden z zawodników grupy Ex-Jochus, jest liderem klasyfikacji młodzieżowej. No, grupa Ex-Jochus to jest objawienie tego sezonu. Mamy Torda Asle Jerdalena. Też zastanawiałem się, powiem ci szczerze, spoglądając na listę startową dzisiaj, dlaczego jest i Slavia Poistowna, i ten drugi norweski człon, bo na przykład przy nazwisku Stanisława Rezacza jest tylko Slavia Poistowna, więc chyba nie można reprezentować dwóch zespołów w jednym momencie. Zastanawiam się, z czego to może wynikać. Widzimy już. Mam ciekawą historię właśnie odnośnie teamu tutaj z Torda Asle Jerdalenem, to wrócimy do tego później. Tak, Stanisław Rezacz w klasyfikacji generalnej na 98. miejscu, 50-letni zawodnik, najlepszy w klasyfikacji weteranów. Tutaj mamy z kolei Axela Jutterströma, lider klasyfikacji młodzieżowej, ale proszę zwrócić uwagę, trzeci w klasyfikacji generalnej. On w tym sezonie spisuje się świetnie, to bez wątpienia jest zawodnik, do którego należy przyszłość cyklu Ski Classics. To... Emil Persson również miał różową koszulkę przed paroma sezonami, więc... Amund Hel, ten, który w poprzednich biegach zapewnił sobie zieloną koszulkę najlepszego sprintera, a to wspomniany przez nas Thomas Bing, Niemiec w barwach czeskiej grupy Ede Silvini. On w klasyfikacji górskiej ma tylko punkt przewagi nad Kasperem Stadasem, nad tym właśnie zawodnikiem. Będzie tutaj bardzo ciekawie. Kasper Stadas 1090 punktów dotychczas zgromadził, no i to jest spora, prawie 270-punktowa przewaga nad drugim w klasyfikacji Johanem Helem, a zatem w bardzo komfortowej sytuacji jest Kasper Stadas. No i bez wątpienia on tutaj jest jednym z faworytów obok oglądanego tutaj po lewej stronie ekranu Emila Persona, obok także Andreasa Nygarda z grupy Rack the Charge. Widzimy, że cały czas słońce dominuje na niebie, nie musi przebijać się tutaj przez chmury. Kiedy panie startowały, temperatura wynosiła nieco ponad minus 2 stopnie, nieco poniżej minus 2 stopni Celsjusza. Widzimy ten pierwszy rząd. Jutterström, Hel, Persson, Rezacz i Thomas Bing. To są ci zawodnicy, którzy pobiegną w koszulkach liderów klasyfikacji. Tam z numerem drugim po prawej stronie widzieliśmy Andreasa Nygarda, który bez wątpienia będzie chciał tutaj rzucić wyzwanie swojemu koledze zespołu Kasprowi Stadasowi. Po lewej stronie widzieliśmy Oskara Kardina, Szweda z grupy Lager 157 Skitim. Tutaj mamy publiczność na starcie, która będzie dopingowała tę liczną grupę mężczyzn, która podobnie jak panie będzie miała do pokonania 60 km. To próba generalna. Jutro wprawdzie mamy jeszcze ten bieg indywidualny na czas, ale to dziś jest próba generalna przed biegiem Wazów, choć oczywiście część zawodników pewnie wystartuje w tych krótszych biegach towarzyszących biegowi Wazów. Ten festiwal biegu Wazów trwa, zaczyna się dobrych kilka dni przed tym głównym niedzielnym biegiem na dystansie 90 km. Wystartowali, no i Irek, pytanie na początek, kto twoim zdaniem? No, chciałbym, żeby Emil w końcu wygrał w tym sezonie. Jest na dobrej drodze ku temu. No, pytanie jest, w jakiej dyspozycji będzie Kasper Stadas. Czy pozwoli mu na tą wygraną. Wydaje się, że w tym biegu mężczyźni mogą bardzo długo biec razem. Mamy te podbiegi, na których rzeczywiście można uciec, natomiast ten poziom tutaj mężczyzn wydaje się zbyt równy, żeby to było możliwe. Aczkolwiek jeśli ktoś ma, mówiąc w żargonie, tak zwany dzień konia, to wystarczy mała górka i on to zrobi. Więc... Jeśli chodzi o Kaspra Stadasa, no to w tym sezonie tak. Mamy
pierwsze, drugie, piąte, drugie, pierwsze, piąte miejsca, a zatem nie schodził poniżej piątego. Dwa zwycięstwa w La Diagonelli i w Bad Gastein Criterium. Tutaj też 3 lutego wystartował w biegu Torlaiv Hawks Minelop, też go wygrał. To nie jest bieg należący oczywiście do cyklu Ski Classics, natomiast pozostał tutaj na, właściwie wrócił na zwycięską ścieżce po Marcie Lądze, w której Kasper Stadas zajął piąte miejsce. W poprzednim sezonie, tak jak wspominałem, bieg w Grönklid był rozgrywany na dystansie 50 km, a zatem nieco krócej niż dzisiaj. Emil Persson wygrał o 0,4 sekundy przed Maxem Nowakiem, o 1,2 sekundy przed Sztianem Helgardem. Czwarty był Thomas Joly, sekunda i 0,7 straty, a piąty Peter Nordhug. Dziś Petera Nordhuga, z tego co widziałem, na liście startowej nie mamy, więc Nordhug nie poprawi swojego wyniku. A to czwarte miejsce Tomasa Żeliego to było takie zgłoszenie, że no, ja też chcę do tej czołówki należeć. W tym sezonie Tomas Joly jeszcze tego nie potwierdzał, natomiast no, jeszcze licząc ten dzisiejszy bieg, 7 biegów przed nami, a zatem będzie miał Francuz, miał okazję, by to czwarte miejsce poprawić i po raz pierwszy w karierze stanąć na podium. No tutaj widzimy, większość zawodników jednak używa tej jodełki. Tam widzieliśmy na pierwszym podbiegu, zaraz za startem, nawet wywrotka była. No jest to jest taki moment, w którym bieg wazów podobnie wygląda przez pierwsze 2 kilometry. Ale widzimy, pierwszych 3 zawodników równo pcha, więc tutaj ciekawa sytuacja. Emil Persson jodełką, aż Adas, Hell i ktoś z grupy Ramuden wpychał do tej pory. Teraz wszyscy już jodełką. Tak, to świadczy o tym, że to jest naprawdę stromy fragment. Nikt nie chce też tutaj przepalać mięśni, tak jak mówiłeś na samym początku, no bo to mogłoby potem sporo kosztować. No tutaj widzimy, jak to jest no, niespecjalnie długi wprawdzie, ale rzeczywiście stromy podbieg. Ale po tym krótkim wysiłku na podbiegu jest już okazja do tego, by chwilę odpocząć. Jest zjazd. Tutaj oczywiście podobnie jak w przypadku pań, 8 km to będzie premia sprinterska i 26 km to będzie premia górska. A tymczasem Emil Flöten już jest na końcówce. 3,5 km w zasadzie do mety. Tak, słyszymy tutaj doping. Przy trasie ustawili się kibice, no i Emil Flöten jest już na tym punkcie pomiaru i czekamy, jaka będzie różnica między nią a prawdopodobnie Anniken Jordalnes, która ostatnio, gdy widzieliśmy, gdy realizator pokazywał nam zmagania kobiet, biegła na drugim miejscu z przewagą kilkunastu sekund nad Kati Roivas. Oczywiście bardzo to urokliwe trasy. My dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do tych widoków alpejskich, do Dolomitów, no bo ta pierwsza część sezonu bywała się w Austrii, w Szwajcarii, we Włoszech przede wszystkim. No a od dziś mamy rywalizację w Skandynawii. Wszystkie biegi, które pozostały do końca sezonu, jest ich licząc w dzisiejszym 7, albo w Szwecji, albo w Norwegii. Właściwie dziś mamy bieg, dziś i jutro biegi szwedzkie, później bieg wazów, także Szwecja, a potem 4 kolejne biegi, czyli Birkebeinerrennen, Treistadloppet, Summit Tusenia i Janteloppet, to będą biegi w Norwegii. A na prowadzeniu Andreas Nygaard, weteran, jak on już zwykł siebie nazywać. Zobaczymy, jak mu dzisiaj strasznie, pójdzie. Rok młodszy ode mnie, strasznie to brzmi. On no, w swoim w Rag de Charge jest najstarszy. Przejął Schedę w zasadzie rolę po Andersie Auklandzie, więc... Andreas Nygaard, rocznik 1990, zatem 34 lata w tym roku. Natomiast to przykłady choćby Torda Asle-Jerdalena czy Petera Aliaszena pokazują, że w takim wieku też można wygrywać. Zresztą mam wrażenie, że Nygaard póki co nie stracił jeszcze zbyt wiele z tej swojej szybkości w końcówkach. No tutaj widzimy Kati Roivas, która goni Anniken Jordalnes, ale chyba jej braknie jednak. Tak, ta przewaga rośnie, tak mi się wydaje, to już jest ponad pół minuty w stosunku do Norweżki z grupy Rag de Charge.
Emily Fretten powiększyła przewagę do minuty i 40 sekund, choć w pewnym momencie ta różnica wynosiła minutę i 15 sekund. No a zatem musi postawić kropkę nad i tylko Emily Fretten na tych ostatnich kilometrach, by dołączyć do legend cykluski Classics, a zatem do tych biegaczy, którzy mają na koncie 5 zwycięstw w tym cyklu. A wracając jeszcze do Andreasa Nygarda, on przewrócił się w Livigno, będąc na zgrupowaniu tuż przed La Diagonelą, uszkodził sobie obojczyk i wtedy fizjoterapeuci, lekarze zalecili mu 15-dniowy odpoczynek, stąd nie widzieliśmy go na starcie La Diagonali. Później startował w Marcia Lądze, którą chciał wygrać. To jest taki bieg, który w jego świadomości jest ciągle na tej to-do list, czyli na liście do zrobienia. On w 2019 roku był drugi, dwukrotnie wygrywał bieg Wazów, ale jeszcze nie wygrał Marcia Longhi. To jest ciągle coś, co chciałby zrobić. On w ostatnim wywiadzie, który udzielił tutaj, mówił o tym, że on ciągle nie robi tego, co jest potrzebne do wygrywania. Czyli na tym poziomie zawodniczym on robi te podstawowe treningi, długie wybiegania, objętości, ale nie jest w stanie robić interwałów w trakcie tych wybiegań, interwałów, które robią tą szybkość, która jest potrzebna do wygrywania tych zawodów. Więc on jakby dzisiaj nie jest nastawiony na wygrywanie, raczej traktuje to treningowo, bo tutaj rzeczywiście będzie mógł wykonać kilka takich interwałów, żeby utrzymać się w grupie, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jenny Larson na czwartym miejscu samotnie, a to oznacza, że za plecami Kati Roivas nie ma już tej siedmioosobowej grupy, w której były m.in. Masako Ishida, Magnus Medas, Karolina Hedenstrom. Jenny Larson z grupy Rack the Charge uciekła rywalką. Teraz dopiero widzimy Magni Smedas, chyba też Moe Larson, i chyba Karolina Hedenstrom. Moa Lundgren, tak, na szóstym miejscu, Smedas piąta, siódma będzie Karolina Hedenstrom, ale mocno porwała nam się ta grupa. Tam z tyłu widzimy chyba Silje Öreslind w stroju grupy Aker Berlin, natomiast warto powiedzieć, że kolejny niezły bieg grupy Rack the Charge, jeśli chodzi o kobiety, bo druga Anniken Jerdalnes, czwarta Jenny Larson. Zawsze, kiedy mówiliśmy o tej grupie, no jednak zwracało się uwagę, że ta męska część jest znacznie mocniejsza za sprawą Nygarda, Stadasa, Hela, czy choćby Karstena Juhauga. Natomiast w przypadku pań, no często tym zawodniczkom było dość daleko do podium. Proszę zwrócić uwagę, to o czym mówiłem, 4 zwycięstwa, 11 drugich miejsc, 10 miejsc trzecich. No rzeczywiście ona tutaj bardzo długo czekała na to pierwsze zwycięstwo. Ta seria zatrzymała się na 16 drugich i trzecich miejscach, zanim odniosła to pierwsze zwycięstwo. No, ale jak już zaczęła, to idzie jej świetnie. Ten worek ze zwycięstwami został rozwiązany. No i dzisiaj zostanie legendą. Tak, i dziś zostanie legendą. To piąte zwycięstwo stanie się faktem za kilometr i 300 metrów. Tu widzimy panów, którzy wspinają się tutaj na jeden z podbiegów. Hamund Hell biegnie czujnie, on chce być z przodu, bo przypomnijmy, panowie na 8 kilometrze mają premię sprinterską przed sobą. Tak. Z numerem 8 z kolei jeden z zawodników grupy Ramuden to Herman Paus, jeden z tych młodych zawodników. Herman Paus urodzony w 2000 roku, a zatem on klasyfikowany jest w tej klasyfikacji młodzieżowej do lat 26. Dwójka Andreas Nygard i dziesiątka to też będzie chyba Amund Rygge. Tak jest. Tempo na razie jeszcze nie jest jakieś zabójcze. Nie wystrzelili od startu tak, jak zrobiła ta Emily Fletten, uciekając natychmiast rywalkom. Tutaj myślę, że zdecydowanie najpierw do głosu dojdą sprinterzy, a zatem Amund Hell, pewnie Alfred Busquist, Simen Ramstad, być może Webjørn Moen. Potem będziemy emocjonować się tą rywalizacją na premii górskiej. Tam na pewno Thomas Bing będzie chciał powiększyć przewagę nad Kasprem Stadasem. Przypomnijmy, różnica między tymi zawodnikami to zaledwie punkt. Tam Binga w tym limonkowym stroju grupy Slivini widzimy na trzecim, czwartym miejscu w tej grupie. Próbuje się tutaj przeciskać. Być może będzie chciał też powalczyć o punkty w klasyfikacji sprinterskiej. To jest oczywiście ważne w kontekście zmagań drużynowych, no bo tak jak w przypadku pań, tak i tutaj zawodnicy walczą także o punkty do klasyfikacji drużynowej.
grupę X. Siochus na razie najlepsza w tym zestawieniu, no ale Rack the Charge czy grupa Ramuden na pewno nie powiedziały tutaj ostatniego słowa. No Tomasa Binga miałem okazję poznać na tym wspomnianym wcześniej biegu nocnym Moonlight Classic w Zeiseralm. On wygrał tam te zawody i po tych zawodach mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Pytaliśmy go o wskazówki dla amatorki, która pierwszy raz będzie biegła Marcia Longę. Powiedział wtedy, że po prostu trzeba się zrelaksować i cieszyć się biegiem. Tak, ciekawe podejście. No rzeczywiście, no, tam też podczas Marcia Longi widoki nie najgorsze, więc można się relaksować i biec jednocześnie. Emil Fedden też już może powoli się zrelaksować, bo do mety tylko 400 metrów, a jej przewaga nad kolejną zawodniczką, nad Anniken Jordanens, jest bezpieczna, wynosi ponad minutę i 30 sekund, a zatem już za chwilę Emily Fletten będzie cieszyła się z piątego zwycięstwa w zawodach Ski Classics. No i to ta próba generalna przed biegiem Wazów wypadła wyśmienicie. Przypomnijmy, ta zawodniczka wygrała bieg Wazów rok temu i tutaj będzie chciała ustrzelić dublet. No a powiedzmy sobie szczerze, to zwycięstwo dziś i potencjalne zwycięstwo w biegu Wazów, gdzie za zwycięstwo przyznawane jest 300 punktów, pewnie tutaj temat zwycięstwa w klasyfikacji generalnej by zamknęła, no bo nie ma dzisiaj Idy Dahl. Ta przewaga Emily Fletten po dzisiejszym biegu będzie naprawdę, naprawdę pokaźna. Widzimy, że to nie jest łatwa końcówka. Tutaj trzeba cały czas intensywnie pchać. Ta trasa wjedzie w górę, zresztą tak również wynika z tego profilu trasy, na który właśnie spoglądam. Ta końcówka rzeczywiście mocno pod górę. Są przy trasie kibice, którzy pomagają te ostatnie metry pokonać. No ale jest ogromna różnica nie tylko w tym, jakie mamy okoliczności przyrody, ale też kibiców. Meta również na podbiegu, jak na kaskacie w Kawaleze, natomiast kibice zupełnie inni. I ilość, i ta dynamika, i widać, że jesteśmy w Szwecji, a nie we Włoszech. Tak, gorące serca Włochów pomagały. Pamiętam, jak wspominałeś o tym, że na kaskacie stoją z listami startowymi i wyczytują imiona nawet tych amatorów, tak, biegnących na dalszych pozycjach i gdzieś tam Ireneo, tak. Do ciebie krzyczeli, a zatem tutaj wsparcie bardziej brawa, bardziej dzwonki, no ale to też oczywiście Emily Fletten pomaga. 5 km na godzinę, zwróć uwagę, to naprawdę musi być stromo. Męczy się Emily Fletten, ale już niedługo będzie mogła uśmiechnąć się do ucha, ciesząc się ze zwycięstwa. Nie ma włoskiego espresso tutaj, tak jak na kaskacie stoją ludzie prywatni, którzy z własnej inicjatywy chcą jeszcze zawodników wspomóc. Emily Fletten pierwsza, nie widać za jej plecami Anniken Jordanens. No jest co biec tutaj, widać, że ten finish, już jestem zniecierpliwiony, jak to będzie wyglądało u mężczyzn. A jeżeli dobiegnie grupa, to ten finish zweryfikują wszystko, bo to jest dosyć solidny podbieg i po przebiegnięciu 59 km no jest co tutaj robić. Jest szeroko, są 4 tory, więc jest dużo miejsca do tego, żeby zafiniszować, więc tu będzie ciekawie. Powiem ci, że trzymam kciuki, żeby inaczej wyglądał bieg mężczyzn niż kobiet, żebyśmy jednak mieli ten finish z grupy, bo przynajmniej z niewielkiej grupy, bo oczywiście to są zawsze emocje, szczególnie jeżeli na finiszowej prostej spotka się Andreas Nygaard i Emil Persson. Ale o tym za chwilę. Emily Fletten tymczasem zbliża się już do mety. Bardzo blisko, już taki lekki uśmiech na twarzy, no bo przecież ona stanie się legendą cyklu Ski Classics. To jest piąte zwycięstwo. Dołączę do tego prestiżowego grona. No i to jest czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Kolejnych 200 punktów. Powiększa przewagę, umacnia się na czele klasyfikacji generalnej Norweszka biegająca w barwach szwedzkiej grupy Ramuden. I nie padła. Widzisz, jest widać w dobrej dyspozycji. Pewnie mogłaby biec dalej i treningowo zrobiła dobry progres przed biegiem Wazów.
No tak, to mnie zawsze zadziwia, że po takim wysiłku te zawodniczki czy zawodnicy wyglądają jakby przebiegli 10 km, a nie 60, no ale to świadczy o fantastycznym przygotowaniu. Tutaj na drugim miejscu Aniken Yerda-Alnes, 6 km na godzinę, takim tempie pokonuje w tej chwili ten podbieg. Jej strata wyniesie pewnie około minuty 30 sekund. Na ostatnim punkcie pomiaru jej przewaga nad trzecią Kati Roivas wynosiła chyba 30 czy 40 sekund, mniej więcej tyle. No, kolejne zawodniczki, Jenny Larsson biegnąca na czwartym miejscu do Fletten traciła już prawie 4 minuty. Już teraz minuta i 6 sekund. No jeszcze tutaj będzie musiała Aniken Yerda-Alnes się namęczyć, natomiast dla niej to jest drugi najlepszy wynik w karierze. Przypomnijmy, przed rokiem drugie miejsce w Marcie Lądze, to jej najlepszy dotychczas rezultat w cyklu Ski Classics. No i już niedługo będzie mogła też zapewne uśmiechnąć się od ucha do ucha, no bo to jest dla tej zawodniczki duży sukces. Jest zaciśnięta pięść, jest uśmiech na twarzy, a zatem wielkie brawa dla Aniken Yerda-Alnes z grupy Rack the Charge. No ona przed sezonem mówiła o tym, że dla niej celem będzie zbliżenie się do objęcia prowadzenia w cyklu generalnym, zdobycia żółtej koszulki. I żeby to robić, to musi wygrywać zawody, musi być cały czas z przodu. Widać, ten zielona koszulka nie satysfakcjonuje już ją więcej i chciałaby mieć koszulkę liderki. Tak, tutaj z kolei widzimy już Kati Roivas, której zrobiło się tutaj w końcówce ciepło. Ta opaska powędrowała nieco wyżej na włosy. No a więc zatem dwie Norweżki na dwóch pierwszych miejscach. No i Finka, która, uwaga, piąty raz z rzędu staje na podium Kati Roivas. Tam strata do Aniken Yerda-Alnes spora, bo wzrosła do prawie minuty. Natomiast Kati Roivas w klasyfikacji generalnej zajmowała drugie miejsce i to drugie miejsce bez wątpienia tutaj utrzyma, no bo Ida Dahl nie wystartowała, a Sophie Elebro biegnie na dalekiej pozycji. Mam na myśli te dwie zawodniczki, które w klasyfikacji generalnej przed tymi zawodami były za Kati Roivas. Zadowolona, szczęśliwa Emily Fletten. No i teraz norwescy kibice zadają sobie pytanie, czy tak samo będzie wyglądała po biegu Wazów, czy tam Ida Dahl będzie w stanie rzucić wyzwanie swojej największej rywalce w tym sezonie. To będzie trudne, bo trzeba pamiętać o tym, że zawody to jest tak jak dwa razy trening. I nigdy nie robi się takiego treningu, jak to ma miejsce podczas startów. Jednak dynamika biegu, akcja na trasie, a tutaj w tym wypadku jakby indywidualna praca przez 60 km w tempie startowym, to jest coś, czego Ida nie jest w stanie sama sobie wyprodukować na treningu. Więc no, trzymam kciuki, że będzie w stanie utrzymać nart Emilii, natomiast no, będzie to ogromne wyzwanie. Widzimy, że kolejne zawodniczki na mecie, czwarta Jenny Larsson, rywalki czekały na nią, natomiast widzieliśmy, że panowie powoli zbliżają się do pierwszej i jedynej na trasie dzisiejszego biegu premii sprinterskiej. Liderem tej klasyfikacji jest Amund Hell, to ten zawodnik w zielonym plastronie, który chyba biegnie tutaj na pierwszym miejscu. Amund Hell biegnie tutaj, no bo aby uniknąć jakichś niespodziewanych sytuacji, tutaj będzie ciasno, tutaj widzimy mostek, pod którym trzeba przejechać. Hell cały czas na pierwszym miejscu, on zgromadził dotychczas 151 punktów, Alfred Buskis drugi 123 punkty, Simen Ramstad trzeci 109 punktów, Kasper Stadas 71 punktów, czwarte miejsce w tej klasyfikacji, natomiast warto powiedzieć, że dokładnie tak jak w przypadku pań, 7 zawodników będzie punktowało, jest tutaj Amund Hell atakowany przez biegnącego z numerem 31 Buskvista, tak, Buskis w tej klasyfikacji jest drugi, tam mamy jednego z zawodników grupy Exjuhus chyba, czy to Webirn Moen, być może. Jest też na tym czwartym miejscu, to jest chyba Simen Ramstad z grupy Cafe Brigiret, no ale zobacz, Amund Hell się tutaj obroni, mimo że był zaciekle atakowany. No, popatrzmy, Amund Hell cały czas pierwszy, tak jest. Drugi Webirn Moen, no a chyba między Ramstadem a Buskvistem tutaj będzie decydował fotofinisz Alvar Mølbæk, czujnie z przodu. Kasper Stadas też, wprawdzie no, siódme miejsce też zapewni Stadasowi tutaj 4 punkty, a zatem
też będzie powiększony dorobek grupy Ragde Charge, no ale cały czas widzimy, że w przypadku mężczyzn to jest bardzo liczna grupa, ponad 30 biegaczy, którzy liczą się tu jeszcze w walce o najwyższe pozycje. Ja też tak na boku kibicuję bardzo Fabianowi Stoczkowi, Czechowi, który w Marcialondze odniósł ogromny sukces, bo był na 16 miejscu, tracąc nieco ponad minutę do zwycięzcy. I widać ogromny progres w tym sezonie dla tego zawodnika. Fabian wygrywa dużo takich zawodów, powiedzmy, drugoligowych. Ale tutaj w cyklu Ski Classics notował dobre rezultaty w pierwszej 30. Mam nadzieję, że tutaj również pokaże się z dobrej strony. A zatem znamy już rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o rywalizację kobiet. Zwycięstwo Emily Fletten, drugie miejsce Anniken Jerde-Alnes, trzecie Kati Roivas. Mamy też rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o premię sprinterską mężczyzn. Tutaj Masako Ishida zbliża się na 9 miejscu. To będzie najlepszy wynik w tym sezonie dla tej zawodniczki. Krótka przerwa. Wracamy na antenę TVP Sport z biegiem Grand Prix Classic. Już za kilka minut będziemy emocjonować się rywalizacją mężczyzn.